Tam płynie statek. Zaraz będzie nas mijał tutaj. Ja akurat dojdę do wiatraka. Tam gazoport w Świnoujściu. Ta wieża to jest właśnie przy przeprawie promowej Karsibu. No, to jest przy przeprawie promowej i tam na tej wieży jest maszt telefonii komórkowej. I dlatego mnie przypuszczalnie głowa zaczęła pęknąć. Albo podobna wieża. Tam. Nie, to jest podobna wieża. To jest tutaj bliżej. Tam druga wieża jest. No to jest właśnie ujście rzeki Świny. Pogłębione oczywiście, że bardzo duże statki mogą wpływać do portu w Świnoujściu i potem dalej przez Zalew Szczeciński i jezioro Dębie do Szczecina. Do Szczecina ze Świnoujścia jest 100 km, prawda? Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie. No tutaj też port. To tutaj co innego przeładuje. To jest tutaj co innego przeładowują. No to jest taki falochron. Taki falochron. Taki falochron, który z kamieni tutaj zrobiono. Zabetonowano takie olbrzymie kamienie. I umocniono to wszystko. To jest tak jakby skała. To chroni. A tam już tak kamieniami się nie bawiono w gazoporcie, tylko beton. Czysty beton. Ale beton na kamieniach, też na kamieniach. Ale już nie każdego kamienia z osobna nie betonowano. Tylko nasypano i na tym wylano ten murek. Murek, żeby jak ktoś spaceruje, żeby się, jak się poślizgnie, nie, to żeby nie wpadł do wody i nie utonął, nie? Po tych betonowanych kamieniach się ciężko chodzi, bo to takie wystają takie różne. Za godzinę zachód słońca będzie. Tu jest ścieżka, wylana ścieżka, ale bardzo wąziutka taka ścieżynka taka, żeby nie musieć po tych kamieniach takich nierównych chodzić, po tym falochronie. No statek się już zbliża, znaczy się, to jest prom pewnie, albo i nie prom, zobaczymy co to za statek.
tutaj pójdę na ten boczny taki występ. To jest też na brzeże. Tutaj może cumować jakiś statek. No ale nie za duży chyba raczej ten statek. No jakiś jacht czy kuter. No. A tamten się zbliża się. Cały czas się statek zbliża i zaraz będzie koło nas przepływał. Tam widzicie ten statek. Jeszcze nie wiadomo co to za statek. Zaraz jak będzie przepływał, to zobaczymy co to za statek. Żeby statki nie wchodziły na mieliznę, to takie boje są postawione, widzicie, pływające. Tutaj jedna boja, druga boja, bo tutaj już jest dość nie za głęboko, nie? Bo tych kamieni tak nasypali, ale to tam tylko na górze jest tak wysoko, a tam na dole podstawa jest dużo, dużo większa. O, tutaj też boja jest. On nie może płynąć tutaj, nie? Tylko musi za tą boją płynąć statek. Taki duży statek. Motorówka do niego płynie. Może ona będzie go holowała czy coś, no, nie wiem. Po co ta motorówka płynie? Ono tutaj płynie, do nas płynie. Nie do mnie. Za nas. Policja. To jest policja? Motorówką policja? Nie. Myślałem, że policja PL 23, 20, coś tam, coś tam. Verona. To jest prywatna motorówka. I ona se może płynąć tutaj przy blisko falochronu. Ona ma niewielkie zanurzenie, nie? Ale takie duże stacje jak ten, który tutaj nadpływa, to musi tam się trzymać za bojami. No. Na takie kamienie, jakby taki statek, to może nawet zatonąć taki statek. No. Bo to nie jest piasek, tylko kamienie, nie? No to potrafi przebić burtę. To jest blacha, co centymetrowa, no ale jednak trudno by było przebić taką blachę, z których są zrobione takie stacje. Zdarzają się takie chyba. Przypadek. To jest jakiś statek wycieczkowy, mi się wydaje. Że nie dla mnie jest chłopak z gitarą.
To będzie napisane na burcie, będzie miał napisane, to przeczytam i powiem, co to zostało. Skuter wodny, ktoś sobie tutaj skuterem wodnym sobie jeździ po... porcie. Tak, to zdecydowanie to jest statek wycieczkowy. Już z samego wyglądu już widać, że to jest wycieczkowiec turystyczny. Statek się nazywa Adler Wineta. To nie jest polski statek. No.
drogowa.